Nadeszła ta wiekopomna chwila, moi drodzy. Mamy pierwszego bobra w Forzie Horizon 5. Jest to BMW M4 z 21 roku G82. Odbieramy. Pyk. Można było zdobyć w playliście festiwalowej. Tą BMW normalnie nie można jej kupić. Swoją drogą jest tutaj też do zdobycia Mercedes-Benz 300 SLR, który w Forzie kosztuje 140 milionów kredytów. To jest najdroższy samochód w grze, ten Mercedes. Ale dzisiaj będziemy bawić się BMW z 21 roku. Czekałem na pierwszego bobra. Jest to M4. Możliwe, że pojawi się M3 też w Forzie. Byłoby bardzo fajnie. No i wybieramy sobie ten samochód. Co ten samochód w sobie ma, moi drodzy? Rzędowa szóstka. Nie jakaś tam V-ka, tylko rzędowa szóstka. 3 litry. Fura wygląda sobie tak. Co wy o tym powiecie? Kształt oczywiście ten sam co M4, którą już mieliśmy, wiecie, wcześniej w grze, no nie? Dlaczego nazywa się ten samochód i mówi się na tą serię nową BMW Bobry? No to ze względu na ten oczywiście przedni grill, który przypomina zęby, te przednie kły Bobra. Tak. Z tyłu mi przypomina ją te światła trochę Lexusowe. Takie mam wrażenie, jakbym jakiegoś Lexusa widział. Ten dach z tyłu opada też jak w jakimś Mustangu. W tym Mustangu najnowszym modelu. Ten przód taki, no kurde, mam wrażenie. Widzę tutaj kilka różnych samochodów. Oczywiście samochód bardzo mi się podoba i jest to chyba jedną z nielicznych osób, które naprawdę od razu polubiły Bobry, czyli te nowe BMW z wyglądu zwłaszcza. Mega mi się podoba. Można było sobie samochód już przetestować tak naprawdę tydzień temu w playliście festiwalowej. Trzeba było zrobić tam okrążenie na jednym torze. No ale wiecie, to nie to samo co już jak gdy mamy samochód w garażu dostępny do jazdy. To jest zupełnie i co innego. Jak możemy sobie to autko tuningować. Zobaczymy zaraz jakie ma profile. Na razie sobie pojeździmy tak. O, zobaczymy o czym ten samochód jest. Fura jest dostępna oczywiście z skrzynią manualną, można mieć skrzynię manualną do tego modelu i ta skrzynia manualna to jest 6-stopniowa, a skrzynia automatyczna, która jest również dostępna do tego modelu, to jest skrzynia 8-stopniowa. Podejrzewam, że w Fordzie mamy właśnie tą 8, ale ja gram na H-shifterze ze sprzęgłem, bo mam ochotę zrobić ten samochód na drift. Zobaczmy sobie jak wygląda środek. Ja już się mu trochę przyglądałem właśnie jak mogliśmy sobie tą furkę przetestować, jeżdżąc okrążenia, mając ten taki tor testowy. Za chwilę przejdziemy sobie do Forza Vista. Jeszcze tylko posłuchajmy, jak brzmi w środku. Na dashboardzie mamy działający akcelerometr, oczywiście prędkościomierz i wskaźnik biegu, jaki mamy tutaj wrzucony. Bardzo ładny prędkościomierz, wyskalowany do 200 km na godzinę. Podejrzewam, że... O, przepraszam, do 200 mil na godzinę. Wygląda bardzo fajnie, no jest to BMW, więc co? Myślę, że do driftu akurat na samym starcie wybiorę inny kolor. Jakoś nie pasuje mi kolor biały do tego auta. Tutaj zawsze pamiętajcie, że jak wybieracie sobie kolory, to tutaj macie oficjalne kolory dla tego samochodu, które są w rzeczywistości, są dokładnie te same lakiery. Wiadomo, że mogą trochę odbiegać, nie? Ale generalnie to są te lakiery z rzeczywistości. Ten zielony pewnie ma jakąś szaloną nazwę. Wygląda kosmicznie, wygląda fantastycznie. Chcę mieć tą BMW w tym właśnie kolorze. Z tyłu bardzo podoba mi się zderzak, który mam wrażenie, że jest taki wyciągnięty do tyłu. Chodzi mi o tę część, gdzie jest dyfuzor. Jest taki wyciągnięty do tyłu, tak żeby chyba przykryć układ wydechowy. Mega fajnie mi się to podoba i to nie jest pierwsza BMW, która ma taki zabieg stylistyczny zrobiony. Tutaj możemy sobie jeszcze przy okazji przyciemnić trochę boczne szyby. O, dajmy coś takiego i super. No i teraz chodźmy do Forza Vista, sobie dokładnie ten samochód obejrzymy. W środku, na zewnątrz, bagażnik, silnik, wszystko po kolei. Proszę bardzo, boys, zobaczcie jak to wygląda. Światła możemy sobie włączyć, wyłączyć i tutaj mamy tą rzędową
szóstkę 3-litrową, podwójnie doładowaną. Mamy tutaj piękne rozpóreczki. Bardzo ładnie to wygląda. Wszystko takie upchane się wydaje, no nie? Tutaj będziemy mogli coś chyba z progami zrobić. Otwieramy drzwi i prawdopodobnie na pewno mamy z tyłu kanapę do tego, żeby sobie usiąść, żeby sobie pasażer usiadł. Ale czy tam jest dużo miejsca? Nie wiem, czy będziemy mogli się obrócić, ale chyba nie. Ciemniejemy szyby, więc nie zobaczymy. No i co? Środek nie jest jakiś super bogaty. Jest to, co nam jest potrzebne do jazdy. Ten samochód występuje również w wersji, chodzi mi o ten model, czyli o M4, czy po prostu G82, tak? To bardziej, bo M to M, no nie? Ale występuje w wersji diesel, też można sobie zakupić silnikiem diesla. To jest bardzo ciekawe, co? Dobra, otwieramy. No i tutaj mamy bagażnik. Podoba mi się to, że w kokpicie nie wszystko jest jednym wielkim tabletem, jak to bywa w tych nowych samochodach, tylko mamy też dużo przycisków do sterowania chociażby klimatyzacją. Moim zdaniem to jest podstawa, a w niektórych samochodach bardzo wielu kierowców narzeka na to, że sterowanie chociażby klimatyzacją odbywa się poprzez ekran dotykowy, no nie? Podczas jazdy moim zdaniem jest to nawet niebezpieczne. No, a tutaj mamy przycisków fizycznych sporo, co mi się bardzo podoba. Dobra, zamykamy maskę i zobaczcie na te przetłoczenia, na masce. No to wygląda niesamowicie. Nie wiem, czy będziemy mogli tutaj jakiś pakiet zainstalować. Myślę, że to jest zbyt świeży samochód, żeby miał jakieś już zrobione ciekawe pakiety stylistyczne jakichś firm trzecich, ale sobie to oczywiście sprawdzimy. No i przechodzimy do felg. Felgi przypominają mi te z M4 poprzedniej generacji. Samochód wygląda obłędnie. Bardzo się cieszę, że już się pojawił w grze i mam nadzieję, że tych bobrów będzie więcej. Chciałbym też zobaczyć suwa, bobra. Nie wiem dokładnie, jak on się tam nazywa. Jeśli wy wiecie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Przechodzimy do pakietów stylistycznych i widzimy, że coś tutaj jednak jest. Mamy pakiet od BMW, który oczywiście wygląda kosmicznie. Mamy pakiet też ten Fordzowy, gdzie mamy tą standardową Fordzową dokładkę i parę owiewek mamy z przodu. Tutaj mamy owiewki mniejsze, ale mamy dwie pary owiewek dodatkowo w tej wersji z pakietem BMW. Spoiler. I tutaj mamy, o kurczę, bardzo fajny spoiler moim zdaniem. Mega pasuje, taki futurystyczny. Super wygląda. Tutaj mamy ten Fordzowy i oczywiście spoiler możemy sobie usunąć, żeby mieć taką gładką wersję tej BM-ki. Jeszcze raz, weźmiemy sobie ten spoiler, zobaczcie, wygląda sobie tak. Trochę wam kamerką przysłoniłem. Bardzo mi się podoba ten spoiler, nie wiem jak wam, wygląda kosmicznie. O kurczę, a tego też nie spodziewałem. Myślałem, że będzie coś jak w poprzedniej M4, że ten dyfuzor będzie jakiś taki większy albo bardziej zabudowany, a tutaj mamy coś w stylu Lexusa LFA? Nie wiem, w stylu jakiegoś Lexusa, no nie? Kompletnie nie pasuje mi to charakteru BMW. Nie wiem, czemu tak zrobili. I tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy próg. Nie wiem, co o nim myśleć, powiem wam. Jest taki dla mnie chyba obojętny. Wydaje się być bardziej masywny niż ten standardowy. I mamy jeszcze dodatkową lotkę przy tym progu. No, na pewno doda nam troszeczkę agresywniejszego wyglądu do tego auta. Wygląda obłędnie. Zresztą gram teraz na wersji PC-towej Fordzy. Jest to jeden z pierwszych odcinków, które nagrywam na PC-cie. Wszystkie te tekstury, odbicia, grafika po prostu wygląda dużo bardziej szczegółowo niż wersja Xboxowa. Ale wersja Xboxowa ma też pewne plusy, o których powiemy sobie jeszcze na innym odcinku. Dobra, i przechodzimy do swapów. Tutaj mamy V8 4-litrową. No to chyba się zgodzicie, że V8 4-litrowa brzmi fantastycznie. Te 3 litry rzędowej szóstki podwójnie doładowane w standardzie w tym samochodzie brzmią jak zabawka jakaś, jak RC Autko. No nie, kompletnie nie pasuje do agresywnego wyglądu tego samochodu. W każdym razie szacun, że samochód pojawia się w wersji 3-litrowej, tak? Jak na europejskie standardy. I tak, tutaj oczywiście możemy dźwięk samochodu jeszcze sobie zmienić. Posłuchajmy, co się stanie, jak włożymy inny sportowy wydech. Okej, okay. Czyli mamy trochę bardziej uwydatniony ten dźwięk silnika.
chyba w porządku, no nie? Totalnie ulepszę standardowy silnik i tak zostawię, bo bardzo lubię, jak samochód w grze ma swój taki unikatowy charakter. Nie przepadam za tym, żeby robić, zwłaszcza dla samochodów, które lubię, żeby robić dla każdego auta jakiś swap silnika i żeby wszystkie auta w garażu przez to brzmiały tak samo i miały te V8. W grze już widzę, że silnik rozkręca się do ponad 1000, no do prawie 1000 koni mechanicznych, co jest, myślę, że mega dużo. Nie wiem, czy w rzeczywistości byłoby to osiągalne. Zainstalujemy sobie tutaj zawieszenie do driftu. Samochód moim zdaniem za mocno siada, jak mamy to zawieszenie driftowe zrobione. Te koła za mocno wchodzą. Spróbujemy to skorygować dystansami i najwyżej podwyższymy trochę samochód, jak już tam będziemy go dostosowywać. Okej, obniżenia czy zmniejszenie masy. I tutaj mamy bardzo ciekawą klatkę bezpieczeństwa. O kurde, to jest coś nowego. Takie klatki bezpieczeństwa nie widziałem jeszcze w żadnym samochodzie. Co prawda słupek A nam się poszerzy dość znacznie i może w grze będzie się gorzej driftowało, jak będę miał kamerę z kokpitu. Zaraz to sprawdzimy, ale klatka bezpieczeństwa wygląda naprawdę ciekawie. Dobra, idziemy dalej. Skrzynia biegów. Teraz mamy automat. Będziemy driftować, więc spróbujmy tą driftową czterobiegową skrzynię biegów. Mamy 1000 koni mechanicznych w piku, także powinno nam wystarczyć do tego, żeby coś tam podriftować. Nie pamiętam, ile mieliśmy tam newta maksymalnie. Zaraz sobie możemy jeszcze zerknąć. Newtów, newtów mamy ponad 1000. Powinno nam spokojnie wystarczyć do tego, żeby coś tam polatać. Idziemy teraz dalej. Bierzemy oczywiście driftowe opony. Tutaj potrzebujemy dużo gripu. Samochód myślę, że będzie rwał solidnie. Może nie w niskich partiach obrotu, bo zawsze będziemy mieli tego turbolaga, ale już gdzieś tam wyżej myślę, że będzie śmigał ładnie. Mam w ogóle nadzieję, że ten turbolag nie będzie nam jakoś bardzo przeszkadzał. Zobaczcie, teraz się zrobił spasik tutaj z przodu. Myślę, że jak zrobimy mniejszy negatyw, to koło będzie za mocno wystawać, górna część koła. Więc dajmy sobie ten drugi poziom dystansu. Z tyłu dajmy sobie pierwszy poziom dystansu i zmniejszymy negatyw. Podwyższymy trochę przód i tył, tak żeby był taki trochę lepszy spasik. Moim zdaniem za mocno ten samochód teraz siedzi i te nadkola wyglądają tak, jakby nie pasowały do tych kół. Nie zawsze samochód obniżony do maksa wygląda ładnie. Nie wszystkie samochody tak wyglądają. Jak myślisz? Dobra, i samochód mamy już właściwie gotowy, jeśli chodzi o tuning tutaj. Zostało mi go jeszcze trochę dostosować. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda w grze dowolnej. No i tak wygląda samochód po moim dostosowaniu. Trochę większa szczelina jest, tak zwana iopa, między nadkolem a kołem. Myślę, że tak wygląda samochód lepiej, jak trochę wyżej stoi. Negatyw też z przodu zmniejszyłem, on oczywiście jest, widzicie chyba, jak się przyjrzycie, to będziecie widzieć dobrze, że ten negatyw faktycznie tutaj jest. Zobaczmy sobie, jak wygląda klatka bezpieczeństwa. O, tak jak myślałem, zobaczcie. Słupek A jest teraz ogromny. Nie wiem, czy będę w stanie wyczuć ten samochód z kokpitu przez to. W rzeczywistości to, wiecie, mamy jeszcze widzenie peryferyjne, widzimy prawie w 180 stopniach, a tutaj w grze no będzie ciężko wyczuć dobrze samochód, dlatego chyba będę jeździł na tej kamerze z zewnątrz. Dobra, posłuchajmy fury, zobaczymy, jak ona w ogóle śmiga. Jest mokro, nie lubię driftować, jak jest mokro. Tak, jest tutaj turbo lag, on się zaczyna, znaczy depnięcie mamy dopiero gdzieś przy 3000 obrotów, 2500 obrotów, coś takiego. Mamy ten bardziej agresywny układ wydechowy teraz, więc samochód powinien lepiej brzmieć, znaczy bardziej wyraźnie. Fajnie w ogóle, że środkowy ekran mamy aktywny, też jest tam, no co prawda tylko akcelerometr, tak? Więc to nie jest nic nadzwyczajnego, ale w większości samochodów w Fordzie ten środkowy ekran to jest po prostu jedna taka teksturka nieruchoma. Mimo, że coś tam się, wiesz, dzieje, no nie? Mogłaby być na przykład kamera wsteczna być pokazana, bo w niektórych samochodach faktycznie to, ta kamera jest i ona jest działająca. Fajnie jakby tutaj w BMW coś takiego było. Jakby dobrze jakbyśmy mogli sobie też czasami to, wiesz, wybrać, zmienić, nie? Jakbyśmy mogli to zmienić.
No i zobaczmy sobie tą turbo dziurę, chyba jest tak jak mówiłem, to gdzieś 2600 obrotu, zobaczcie sobie, czy sobie. O i dopiero tutaj, nie? Tak wchodzi 2600. A ciężko się driftuje takimi samochodami, które mają ogromną turbodziurę. Bardziej by pasowało tutaj wsadzić jakiś kompresor, supercharger, no nie? No ale tutaj chyba nie mamy takiej opcji. W Forcie Horizon 5 można wybrać do silników rzędowych tylko jakieś tam turbosprężarki. Ciężko mi tutaj jest samochód wyczuć. Muszę go naprawdę cały czas trzymać w tych wysokich partiach obrotów, co nie jest generalnie bardzo trudne, ale... Łatwo mi jest go przesterować. Jakiś czas temu w grze pojawiła się M8, która jest fantastyczna z wyglądu, ale w grze bardzo ciężko było zrobić ją do driftu. Nie dało się driftować na kierownicy, nie dało się driftować na padzie. Było strasznie ziomek, naprawdę. A samochód uwielbiam z wyglądu, jest to majstersztyk, tak samo jak ten Bobr tutaj. A no, driftować się nie dało, strasznie mnie to bolało, nie? Mam nadzieję, że tak nie będzie z tą M4, że jeszcze coś się tam uda podkręcić, ale póki co łatwo ją przesterować, tak? Myślę, że sytuacja totalnie się zmieni, jakbyśmy dali sobie chociaż tutaj te 4 litry, które tam mieliśmy i zresztą lepiej samochód by brzmiał tak w ogóle, nie? Ale moim zdaniem straciłby swoją taką duszę. O, i on ma taki skok w pewnym momencie, trzeba delikatnie z tym gazem. Można mu też trochę odjąć mocy, bo zbyt mocne turbosprężarki sprawiają, że też samochodem ciężko jest manewrować. Dać węższe opony i myślę, że wtedy będzie idealnie, bo im mocniejsze doładowanie damy, tym ta turbodziura wydaje się mocniejsza, nie? Tutaj wypadałoby sobie albo zrzucić, albo kopać ze sprzęgła co chwilę. Spróbujemy węższe opony dać i damy sobie mniejsze doładowanie. No, muszę przyznać, że driftowanie na tym standardowym silniku, nawet przy zmniejszonym doładowaniu, jest wyzwaniem, powiem wam. Dlatego, że zwłaszcza na takich ciasnych zakrętach, gdzie trzeba robić różne nawrotki i tego typu sprawy, to trzeba niekiedy redukować na jedynkę, żeby samochód w ogóle wstał, nie? Żeby samochód w ogóle uciągnął te driftowe opony. Może rozwiązaniem byłoby tutaj władować też standardowe opony, ale jednak 700 koni mechanicznych to może nam z drugiej strony brakować kontroli przy oponach standardowych. Jednak one nie mają takiej dobrej trakcji, nie? Wtedy lecimy jak poduszkowcem i mało możemy kontrolować przy takim aucie. Myślę, że do driftu zdecydowanie lepiej zrobić sobie tego swapa na 4 litry V8, bo tutaj szybko dochodzimy, jak redukujemy na te wysokie biegi, to szybko dochodzimy do ref limitera, wtedy wiadomo, koła nam się, a się rozbiłem, koła nam się nie kręcą. Także tutaj mamy stosunkowo niewielki zakres obrotów, na których możemy sobie latać. Nie jest ten samochód taki elastyczny do driftu, jak ja to lubię. Z drugiej strony, no, jest to fajne wyzwanie, żeby sobie popróbować swoich sił. Trzeba samochód kopać ze sprzęgła, często redukować bieg i to jest też jakieś takie fajne wyzwanie, które każdy drifter powinien spróbować, żeby sobie potrenować jazdę też takimi niełatwymi samochodami do driftu, nie? Co do manewrowania, na pewno jest lepiej niż w przypadku M8, BMW, ale nie, no, jest w porządku. Myślę, że to kwestia tutaj silnika najbardziej. Możemy sobie zaraz zrobić swapa na 4 litry, no i tam to już nie będzie kompromisów. Nawet chyba nie będzie trzeba w żaden sposób dodawać jakiegoś doładowania typu kompresor albo coś i na spokojnie sobie nim polatamy. A tutaj, tutaj to moja wina była. Tutaj trzeba kopać ze sprzęgła, żeby to ładnie weszło na obroty. No i te obroty musimy mieć tak, żebyś bezpiecznie się czuł podczas driftu, to chyba tak powyżej 5000. Żebyś wiedział, że nie spadną ci te obroty poniżej 3000, bo wtedy jest lipa. No i samochód po prostu nie ukręca tych opon. O, teraz na trójce ledwo co pod tą górę. No i tutaj redukcja na dwójkę i wyjście trójki. Także dużo żonglowania tymi biegami na pewno. W przypadku czterobiegowej skrzyni biegów nawet. W przypadku sześciobiegowej byłoby jeszcze więcej roboty ręką. Także zdecydowanie polecam wam silnik 4-litrowy V8 do tego auta.
bardzo fajnie. Myślę, że teraz jest to wszystko dobrze dobrane. Opony dałem węższe, do, driftowe, ale węższe. Tutaj trochę... O, wypadłem. Trochę źle odbiłem, a da się driftować. Powiem wam, że na wersji PC-towej dużo fajniej mi się driftuje z kokpitu, dlatego że tutaj można sobie trochę szersze pole widzenia ustawić niż na Xboxie. Na Xboxie totalnie nie mogłem wyczuć samochodu na widoku z kokpitu, a tutaj szybko się przyzwyczajam. Jest prawie jak w Assetto Corsie, przyjemnie. W Assetto Corsie gram na kamerze z dachu przeważnie, jak driftuję sobie. Nie słyszę tego silnika prawie. Samochód wygłuszony czy coś. O! Myślałem, że się jeszcze zmieszczę, ale nie było miejsca. Ale się cieszę, że ten samochód się pojawił tutaj w grze. Nice, naprawdę. Dobra, to chyba podriftowaliśmy sobie trochę. Co mnie tu śledzi? Jakiś ziomek ty, co on robi? Warszawce, nie masz nic innego do roboty, zdobądź sobie BMW swoje, a nie. Zainstalowałem tutaj do standardowego silnika standardową skrzynię 8-biegową. Zaraz sobie przestawię tutaj ustawienia na sekwencję. Dałem maksymalny tunik, jaki można zrobić. Samochód jest w klasie S2, o to jest ciekawe. 938 koni mechanicznych i ponad 1000 Nm momentu obrotowego, maksymalnego momentu obrotowego. To jest dużo, ale ten moment maksymalny mamy przy ilu? 2000 obrotów, tak? Nie wiem, jak ta podziałka tutaj działa, no ale dobra, no. Gdzieś w okolicy 2,7 wtedy mamy maksymalny moment obrotowy, natomiast konie mechaniczne maksymalne mamy przy około 7000 obrotów na minutę. Tutaj udało się silnik w tej grze rozwiercić do 3,4 pojemności. Także chyba możemy coś tam się pościgać, nie? Sprawdzimy prędkość maksymalną, założyłem opony Sliki. Zaraz sobie jeszcze zrobię tuning i zobaczymy, co ten samochód potrafi w wyścigach. I znowu standardowy silnik, tym razem sekwencyjna, standardowa skrzynia biegów. Z tego co patrzyłem, 8 bieg jest już takim dosyć mocnym nadbiegiem do chyba jazdy bardziej autostradowej na niskich obrotach. No i zobaczymy, co ten samochód potrafi. Według symulacji powinien pod 400 km na godzinę podejść nawet. To będzie, myślę, że bardzo ciekawe. Tak jak widzieliście, znajduje się w klasie S2, ale tutaj w klasie S2 myślę, że z niczym sobie nie poradzi. Mało tego, myślę, że w klasie S1 sobie nie poradzi, bo mamy tam do czynienia z Lamborghini, Huracan, Performante, czy zniszczycielskie Porsche GT3 RS z tylną skrętną osią, które fantastycznie się prowadzi. Także to na pewno nie jest miejsce dla BMW, ja bym je widział w klasie A gdzieś tam. Chociaż może ktoś zrobi jakiś taki świetny tunik, że ten samochód będzie się naprawdę dobrze prowadził, ale nie wyobrażam sobie, żeby coś zniszczyło Porsche'awkę. Naprawdę może być bardzo ciężko. Widzicie, że nie mam tutaj zainstalowanej klatki bezpieczeństwa. Ona niestety w grze dosyć mocno ogranicza pole widzenia, co mnie bardzo denerwuje. A tak jak mówiłem, lubię sobie grać na kamerze z kokpitu tutaj, także... dobra, opony mamy Sliki. Wjeżdżamy sobie na autostradę, zobaczymy prędkość maksymalną na standardowym silniku. Bardzo ładna kierownica jest tak w ogóle, nie? W tym samochodzie. Mega mi się podoba. Cały samochód mi się bardzo podoba, no ale...
I tak, 8-stopniowa skrzynia biegów doskonale pasuje do tego silnika, bo utrzymuje nam na wysokich obrotach cały czas silnik, prawda? Na tych obrotach nominalnych, gdzie mamy najwięcej mocy. Zobaczmy sobie, co się dzieje z licznikami na dashboardzie. Widzicie, że tutaj już mamy ponad 200 mil na godzinę osiągnięte i dalej się wskazówka nie przestawia, nie? Więc w grze nam się te zegary nie zmieniają. Nie wiem, czy one są fizyczne, czy one są wirtualne. Teraz tak sobie patrzę. No w grze się nam to oczywiście nie zmieni. Zauważyliście, że w Fordzie nie ma stacji paliw? Nie ma. W Trójce była jedna stacja paliw. Tu chyba nie ma ani jednej. Jeśli wiecie, że gdzieś jest, to dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy. 378 km na godzinę to jest prędkość maksymalna. Przy okazji możecie się przyjrzeć. Bardzo ładne mamy tutaj obszycie w tym samochodzie. Podoba mi się bardzo ten kokpit. Spoko wygląda. Jeśli chodzi o marchewy, coś mamy tutaj z marchew? Bez rewelacji, nie? Także jeśli chodzi o ten napęd, który mamy tutaj w standardzie, on jest taki trochę nijaki. Można byłoby go mieć, żeby zostawić tego ducha standardowego tego samochodu, żeby miał taką swoją duszę, swój taki, wiesz, standardowy dźwięk. Myślę, że to doładowanie, które tutaj dałem, jest trochę za mocne, chociaż zaskakujące, jak dodaję gazu na zakrętach, to nawet samochód na tych oponach slickach jakoś się tam trzyma i tym takim moim tuningu pod tytułem jedna minuta ustawień jakoś się tam trzyma na tych zakrętach, także nie ma tragedii, jeśli chodzi o trakcję, tylko przypominam, że to są opony slicky, one są mega przyczepne. Hamulce są oczywiście też ulepszone, to nie są już te standardowe. Kurde, dużo gadam o tym samochodzie, nie? Ale to wiecie co, dlatego, że ja długo na niego czekałem. No niedługo Forza Horizon 5 będzie miała rok od premiery i ja od tamtego czasu, no ja właściwie od samego początku myślałem, że bobry na premierę pojawią się w Fordzie, ale no niestety pojawiły się dopiero teraz. Niestety dobrze się w ogóle pojawiły, no nie? Tutaj potrzebowalibyśmy trochę większego docisku dla tej mocy. Jest za mało tego docisku. Hey boys, co powiecie na to? BMW M4, pierwszy bubr w Fordzie Horizon 5 i miejmy nadzieję, że nie ostatni. Wygląda fantastycznie. Do driftu wybierzcie sobie V8 4-litrową. Ja sobie też, o kurczę, no nie będę mógł mieć drugiego takiego samochodu, ale może kiedyś uda mi się zdobyć drugi model, to sobie zrobię. Chyba jeden będzie do wyścigów, a drugi będzie do driftu i będzie miał ten do driftu będzie miał 4-litrową V8, bo brzmi fantastycznie, no i myślę, że ładnie zbiera od niskich obrotów, a do wyścigu będę miał ten standardowy silnik, który no generalnie chyba nie jest najlepszy, no ale wiecie, dusza. To jest chyba temat przewodni do tego samochodu. Naprawdę bardzo się cieszę, bardzo, bardzo się cieszę, że już mamy bobra w grze. Nie jest go łatwo zdobyć, ale jak się postaracie, to zdobędzie. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapę oraz suba. Trzymajcie się. Na razie. Hejas.